Siema rajderzy, dzisiaj ścigacz. Umówiłem się tu z Kacprem. Widzę, ktoś jest, ale czy to Kacper? No nie wiem. Siema. To nie Kacper. Ja dzisiaj ubrany na enduro, nie? Tylko buty mam od ścigacza. Aprilka, jaka ładna. Ale wiatrzycho dzisiaj. W tym kasku to będzie mi podwiewać go. Jest i Kacper, Samon. Siema. Czułem, jak dzwoniłeś chyba do mnie, nie? No. O. Ale nie wziąłem interkomu, no? Muszę kupić nowy, proszę. A akurat gdzie pracujesz, tam mają? Interkomy? Tak? Mają? Nie. Nie, nie mają. Akurat interkomu nie. Jakby były, to już bym wiedział o tym. Aha. Ja wziąłem drona, to tam możemy coś nagrać fajnego. Jeszcze raz? Drona wziąłem. O, spoko. Jak tylko będzie czas. Bo później jadę jeszcze tak. Jeszcze jadę do teściu. Taka mała przerwa. I później ranowo na moto. Na stacji. Najlepsza R1 w mieście, ci powiem. I najlepsza fajerka w mieście. Jo. Ale ja ten, do końca bym tak nie powiedział, ale mam do niej sentyment, powiem ci tak, nie? Każdy motocykl ma swój urok. No. Lecimy. Gdzie pojedziemy, tego nie wiem. Może ktoś dołączy do nas. A widzieliście, jak Kacper zrobił? Był jakiś dołek, nie? I tyłek do góry podniósł. Tak to trzeba robić. Jak na enduro. Mimo, że na ścigaczu. Nawet na tych pasach, wiecie? Malowanych też. Jak jest mokro, szybko jedziecie, wjeżdżacie w takie pasy. Dupka lekko do góry. Tramwajowe zwłaszcza.
Teraz ona się wkręca teraz tu. Co? Enduro, Kacper, mnie tu przywiozłeś? O, jest dość. Motocykl liści. Siema. Suzuki. Nie mów, że tu pojedziemy. Chyba tak. Wiedzie czy nie wiedzie? Przyhaczyłem, nie? Co? Ja przyhaczyłem, nie? No, ale tu byś wjechał. Gdzie? No tędy. Tędy? No. Przecież tu jest wyżej. No ale tu jest lepiej. Nie. Enduro. Nie, nie ma opcji. I co? Gdzie, co to jest za place? Co tam jest? Co? Co tam jest? Nie wiesz, nie? Nie. No tu jest takie fajne oczko. Baza nurków. Tak? No nie wiedziałem. I tam wjeżdżałeś zawsze pod tą górkę? No tu wjeżdżałem, ale coś chyba urobili inaczej, bo się zawiesiłem na pługu. Aha. Także chyba nie będę kombinował. Chyba, że pod skosem podjadę jakoś. Zawsze możemy tu zostawić. Tak, to jest jeszcze zobaczę, wiesz? I co, jak mi ta jazda idzie? Co? Jak mi ta jazda idzie? No, wiadomo, że enduro lepiej, nie? Także... Ale to tak jak mówiłeś, że masz jeszcze gdzieś z tyłu głowy, że... O, na samochody. Sport, na sporta gdzieś tam jeszcze jednak... Gdzieś siedzi w głowie, nie? No. Wyprzedzanie najgorsze, nie? Dla mnie. Ale zobacz, na kole jakoś, nie wiem, nie masz oporów, a jednak na sporcie jednak masz opory, żeby odkręcić tą manetę, nie? No, żeby tak non-stop zapierdzielać, no nie. Dobra. Jest cofka. Spróbujemy podjechać? No. Wiesz co? Ja chyba opatentowałem, że chyba jednak od tej strony może tak bardziej, wiesz co, że tutaj, nie, że nie tu, tylko tak pod skosem, pod tą górkę. No próbuj. Ja myślę, że przejadę. Też pod skosem, spróbuję. Na luzie. O kurde, jaki fajny place. Nie byłem tu nigdy. Tu nigdy nie byłem, wiesz? Całkiem przyjaźnie, nie? No, a jak tu wysoko?
Nasza polska Chorwacja. No to weź ustaw tak jak mój, ja wezmę z drona coś nagram. Ja się obawiałem, żeby przestawić ten ten, a tu zobacz, co tam jest w koszyku. Kupa. Nie, i czyskie, ale kupa jest. Chłopachy. Ogólnie przesrany temat. Ty, jak to ładnie wygląda, ty to jest cały w wodzie. Dobra, ja drona przyjmę. No, przyjechaliśmy tutaj na ten place, jest fajnie, po prostu jest fajnie. Tutaj Kacper nagrywa dronem, ja trochę też ponagrywałem. Popatrzcie, jego Yamaha, 2001 rok. 299 budzik zamyka. Dokładnie, nie? Nie, 297. 297. To jest moja fajerka, tutaj patrzcie, wlepę sobie nakleiłem. Właśnie przed chwilą się przewróciła, bo stopa mi się tutaj, patrzcie, wbiła w ziemię za mocno. Na Xilu. Zakurzona, nie było kiedy. Widzimy się w Licheniu za tydzień. Czyli ścigacz będzie teraz w użyciu. Pięknie się wkręca, jestem super zadowolony. Kacper cały czas ogrywa. Nie wiem, chyba chcesz. Ty nie masz szprych. Cały czas lata mi nad głową. Słuchajcie, no my dzisiaj na tą miejscówkę przyjechaliśmy i co, zaraz będziemy się zwijać. I tak fajnie. Cieszę się, że ten, że fajerka chodzi dobrze. O, teraz ucho musi mi sfilmować z drona. Tak to jest. W tym kasku na... Teraz mi nad głową przeleciał. Czułem to. Poczułem to. Kasper to taki hecowny chłopak, fajny. Dobra, trzeba się wydostać teraz z tego miejsca. Thank you.
No. To ja pojadę tam do siebie, wiesz? Dobra. A ty gdzie? Ja już spierdolę na razie. Okej, okay, dobra. Później jeszcze wyjadę może. No i jestem. Kurde, pękła mi czasza, no. Przy glebie. O, to w dwóch miejscach. Nie poradzi się.